możemy coś zrobić, żeby jakoś przeciwdziałać, przeciwstawiać się temu wirusowi, jakoś uniknąć zakażenia? Ja myślę, że wszystko jest tam. Zapisane w górze? Ja myślę, że Bóg nas ochroni, więc jak wierzymy w to, że nas ochroni, to nas ochroni, więc myślę, że to tam jest jakby najważniejsza sprawa. Myślę, że też higiena osobista, jakby troska o swoje zdrowie, o dzieci zdrowie, najważniejsze. Chcę coś powiedzieć, bo ja jako tak, nie wiem co to znaczy grypa, więc ja tego wirusa się po prostu też nie boję. O. My mieszkamy na przykład z córką na Islandii. Wczoraj mieliśmy pierwszy przypadek koronawirusa. To była osoba, która powróciła z Włoch i po prostu na przejściu granicznym nie była sprawdzona. A przyjechała z temperaturą i były ewidentne symptomy, że coś jest nie tak. Czyli uszczelnić granice, czy po prostu większe kontrole na granicach? Większe kontrole. Wydaje mi się, że większe kontrole. No nie ukrywam, że dzisiaj byłam rano spanikowana, bo dostałam taką informację, że mamy robić zapasy. Żeby kupować sobie jedzenie, że podobno ma być coś ogłuszone. Więc tak wpadłam w taką lekką panikę, ale stwierdziłam, że może to po prostu trzeba na spokojnie sobie wziąć i nie siać tej paniki jednak. A mogę spytać, skąd ta informacja? No, od znajomych to wypłynęło, że podobno ma coś być ogłoszone. Jeszcze to nie jest ogłoszone, ale ma to być ogłoszone z jakiegoś sztabu kryzysowego, więc no, takie mieszane uczucia, ale jakieś tam obawy gdzieś tam w głowie są. To nie ukrywam, że tak. Ten wirus jak ma przyjść, to i tak będzie. I nie damy... Czy będziemy ten maseczki nosić? Nie, tej higieny, no, te maseczki, no. To nas chyba nie uchroni, jeżeli taki wirus będzie, nie? A myśli pan, że będzie to problem w Polsce taki duży? Nie, to tak nagłaśniałem, ale to jakby to powiedzieć, no, tyle tysięcy ludzi w Chinach zmarło, ale tam ich jest 1,5 miliarda, to co? Przecież u nas też były epidemie i na grypę ludzie umierają, no, co, mamy w maseczkach chodzić, nikt nie wychodzić, zamykać wszystko, to się tak nie da. Celowo, wie pan, zrobione, żeby tak, ludzie nie mogli podróżować, nie przemieszczać się, nie? Bo też to coś, nie? Biura podróży, nie? Tak, wszystko upadnie. Upadnie. Latać samolotami, wiadomo, nikt nie będzie, nie? To też, nie? No nie będzie jakoś takiego... Ktoś idzie azjatyckiej urody, to już go omijać. No na pewno nie panikować, mi się wydaje, bo już się robi jakaś psychoza i na przykład masa w internecie fake newsów zaczyna krążyć na ten temat i to jest na pewno niefajne. Wydaje mi się, że po prostu dbać o siebie, bo na przykład teraz jak jest akcja z tymi maseczkami, to też podobno w ogóle nic nie daje, a też masowo się wyprzedają ze sklepów i to też jest bez sensu, także dbać o swoją odporność, starać się jakoś zabezpieczać, nie wiem, naturalnymi metodami, po prostu zwracać uwagę na to, co się je i tak dalej, ciepło się ubierać. Dbać o, nie wiem, kondycję fizyczną, czy coś tam sobie ćwiczyć i tak dalej. I tyle chyba. Maseczkę może nosić ten, co jest zarażony, nie? A nie ten, co... Ja się spotkałam u nas na przykład pan starszy z maseczką, nie wiem. To mam go omijać, czy co? Nie wiem, jak się zachować, nie? Nie wiem, czy on jest zarażony już, czy jeszcze on nie. Się chce ochronić. Ochronić, nie? No. Tego nie wiemy, no. Wszystko to ma jakiś... Epidemie były, no. Były tam chyba Hiszpanka, czy takie coś, nie wiem. No to też umierają ludzie. Nie trzeba jakiegoś tego, nie? Tego wirusa, nie? Panice pewnie nie powinniśmy ulegać, natomiast jest to spory problem. Myślę, że teraz już ta era taka, gdzie ludzie przemieszczają się bardzo szybko i latają bardzo dużo samolotami, może powodować, że takich epidemii będzie coraz więcej. Trudno powiedzieć teraz, tak? Mam takie wrażenie po tych występach szefa WHO, że trochę za późno jednak była ta reakcja i zamknięcie pewnych stref, aczkolwiek nie wiem, czy ktoś był w stanie przewidzieć, że akurat będzie to tak duży postęp, tak? Że tak źle się będzie działo teraz na świecie. Właśnie dzisiaj słucham Radia Z i w Radiu Z była taka mądra wypowiedź pani. Teraz nie zapamiętam, która się tak troszkę naturalną, tak. I powiedziała, że bardzo ważne jest zapobieganie i przede wszystkim odporność na co dzień, że jeśli, bo to się zawsze może stać, taki wirus czy inny wirus, żeby na co dzień jednak dbać o swoje zdrowie i starać się robić coś, co naszą odporność podniesie. I to uważam, że to jest bardzo mądre. A jeśli chodzi o to, jeśli on już jest, no to już trudno, to,
to już po prostu trzeba przestrzegać zaleceń i nie mówić, a co tam, a nic mnie to nie dotyczy, co często tak bywa. A czy my jako tutaj przeciętni obywatele możemy się jakoś przygotować? Myć ręce, zasady higieny na pewno tak i uważać tak na kontakty, natomiast na pewno nie możemy nikogo gdzieś, nie wiem, jak zobaczymy kogoś ze skośnymi oczami, gdzieś go tam, nie wiem, przepychać, bić i tak dalej, absolutnie nie, bo przecież widać, że ta epidemia jest i w Austrii, i w Szwajcarii, we Włoszech, także myślę, że nie mamy na to wpływu, tak, od kogo się zarazimy. I 100 granic bym zawrzył. Tak w ogóle, tak? Tak. A Czechy jakoś planują zamknięcie granic? Nic pan na ten temat nie wie? No nie, kontrola tam jak jadą z Italii, to skontrolują, ale inaczej za tym razem nic takiego. No ja myślę, dużo się mówi o tym myciu rąk, o tej higienie. To jest, myślę, priorytet. O zdrowie jeszcze. A jak to dbać o to swoje zdrowie? Co trzeba robić? Co trzeba robić, żeby dbać o swoje zdrowie? Myć papalu codziennie, jak przyjdzie się z pola, myć ręce. Higiena to jest najważniejsze moim zdaniem, bo też nie ma co się odgradzać od innych ludzi, bo to tak. Zasłaniać przy jakimś kaszlu czy kichaniu, czy tych no właśnie objawach przeziębieniowych, nie? Myć ręce często. A czy rząd Islandii jakoś coś zaleca? Są jakieś zalecenia tam u państwa? To higiena. Przede wszystkim higiena. Zostało dużo miejsc udostępnionych, gdzie można przemyć ręce. Na dzień dzisiejszy Islandia zastanawia się, czy nie zamknąć przestrzeni powietrznej i zamknąć granice. To jest małe społeczeństwo, 360 tysięcy ludzi, więc obawiają się tego bardzo. No przede wszystkim to chyba dbać o higienę. Musimy dbać o siebie sami, że tak powiem, też uważać na siebie. No wiadomo, że pewne że takie zarządzenia ogólne, które, że tak powiem, rząd, osoby, które sprawują władzę, no oni też od tego są, tak, muszą myśleć, jak nas zabezpieczyć, nas, obywateli swojego kraju, tak. Ale my przede wszystkim sami musimy też o siebie dbać, uważać, unikać skupisk. No i nie pchać się w miejsca, gdzie może istnieć zagrożenie, tak. Ja tak uważam, no. Przede wszystkim myślę, że dbać codziennie o higienę mycia rąk, no to jest najważniejsze. Nie wiem, czy mamy jeszcze większy wpływ na to. No to jest chyba takie na co dzień najważniejsze. Mycie rąk.